Jeśli szukacie najtańszych monet w sieci, to zapraszam Was bardzo serdecznie na stronę FIFA.de. Dodatkowo jeśli przy zamówieniu podacie hasło Goldzor, otrzymacie 5% zniżki. 16 metod płatności, najniższe ceny, link znajdziecie w opisie. Polecam. Cześć, siema, z tej strony Gozy, teraz bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kariery. Nim zaczniemy, standardowo chciałbym Was zaprosić na fanpage FIFA Tryb Kariery, gdzie dowiecie się wielu ciekawostek właśnie odnośnie tego trybu. Wszelkie linki macie w opisie, a tymczasem przejdźmy do kolejnego odcinka kariery. Dobra, jesteśmy już na ekranie, no i rozpoczynamy odcinek oznaczony numerkiem 28, więc już sporo tych odcinków, jak widzimy, się uzbierało. No i na pierwsze dzisiejsze, że tak powiem, naszym pierwszym dzisiejszym, że tak powiem, wyzwaniem będzie mecz z Norwich City w BPL. Gramy na wyjeździe, Ivy Lane, tak się nazywa właśnie stadion tutaj gospodarzy. No i miejmy nadzieję, że uda nam się stąd wywieźć wynik oczywiście dla nas korzystny. Minuta 21, prostopada piłka od Majuki do Muriela, ten genialnie piłkę przyjmuje, strzela po długim rogu. No i spotkanie rozpoczyna się dla nas po prostu genialnie, bo od 21 minuty prowadziliśmy już 1-0 za sprawą genialnego ostatnimi tygodniami Kolumbijczyka. Minuta 22 w ataku Norwich City, więc od razu Norwich tutaj rzuciło się do odrabiania strat. Po lewej stronie piłki ma Bennett, będzie tutaj dośrodkowywał, główkę tam wygrywa Graban, ale na nasze szczęście piłka minimalnie obok bramki i w dalszym ciągu mogliśmy w tym spotkaniu prowadzić. Minuta 33, tutaj niepotrzebny faul Dine, no i tutaj bardzo groźny rzut wolny dla gospodarzy. Odzidza Ofoe, dorzuca piłkę, bardzo ciekawa wrzutka, strzał i znowu na nieszczęście gospodarzy piłka przechodzi obok naszej bramki. Minuta 79, więc już druga połowa. Norwich City po raz kolejny w ataku. Zurtuza tutaj podaje do Miguela. No i napastnik Norwich City w minucie 79. Wreszcie dla gospodarzy doprowadza do wyrównania i było 1-1. Minuta 87, genialna piłka do Muriela. Ten genialnie piłkę przyjmuje, strzela i mamy prowadzenie po raz drugi w tym spotkaniu. Jak się później okazało, była to bramka zwycięska, bo to spotkanie wygraliśmy 2-1, więc rzutem na taśmę zdobywamy 3 punkty. No i na całe szczęście nie tracimy żadnych punktów na wyjeździe właśnie w Norwich, bo jest to dosyć gorący teren, ale na nasze szczęście udało nam się tam zgarnąć pełną pulę punktów. A tymczasem bardzo również ważne spotkanie w Lidze Mistrzów, bo po ostatniej porażce z Villarreal teraz na wyjeździe w Mediolanie nie możemy przegrać z Interem, bo jeśli przegramy, to jak teraz widzicie tutaj na ekranie w tabeli, Inter no dogoni nas punktowo, więc do tego dopuścić nie możemy, więc od razu rzuciliśmy się do ataku. Minuta 7, Shane Long tutaj schodzi do środka, uderza, ale bardzo dobra interwencja Handanowicza i w dalszym ciągu był wynik remisowy. Minuta 12, piłkę ma Tielemans, podaje do Muriela, ten od razu do Tadicia, ten wyszedł sam na sam. No i Serb oczywiście się w tej sytuacji nie pomylił, pokonał Handanowicza i prowadziliśmy od minuty 20, od minuty 12 oczywiście 1-0. Minuta 21, no i druga już w tym odcinku kontuzja, i to druga kontuzja naszego napastnika. W pierwszym spotkaniu tego Wam nie pokazałem, Majuka doznał kontuzji na 3 tygodnie, a teraz Shane Long na 6, więc dwóch naszych podstawowych napastników wypada z gry, no i będziemy musieli sobie tam jakoś poradzić. Ale ważniejsze jest to, że w minucie 39, mimo tej straty Shane'a Longa, podwyższyliśmy na 2-0 za sprawą znowu Duszana Tadicia, no i wynik był po prostu dla nas idealny. Minuta 50, Handanowicz wybija piłkę, wygrywa tutaj główkę nasz piłkarz, ale piłka niestety w dalszym ciągu w posiadaniu gospodarzy. Podanie do Guarina, Freddy Guarino odgrywa do Icardiego, Icardi uderza z ostrego kąta, ale bardzo czujnie tutaj na nasze szczęście Artur Borus. Minuta 56, więc dużo w tym spotkaniu się dzieje. Hernanes dostaje piłkę na prawej stronie, będzie tutaj szukał dośrodkowania, znajduje, tam główkę wygrywa Icardi, no i Argentyńczyk tutaj bardzo, ale to bardzo szczęśliwie bramkę zdobywa, no i było 2-1 od minuty 57, ale na nasze szczęście Inter nie był w stanie tutaj zdobyć już drugiej bramki w tym spotkaniu, więc wygrywamy bardzo, ale to bardzo ważne spotkanie w Lidze Mistrzów, które praktycznie nam już zagwarantowało, że tak powiem, wyjście z fazy grupowej, więc cel minimum osiągnięty, teraz możemy tylko pozytywnie zaskoczyć wszystkich, myślę, ludzi właśnie oglądających Ligę Mistrzów, bo każde dalsze zwycięstwo w tych rozgrywkach będzie
nie oszukujmy się, niespodzianką. Minuta 43, Gallagher, który tutaj występuje teraz jako ten drugi napastnik junior. Jest to jego debiut dzisiaj, podał genialnie do Tadicia, no ale niestety w meczu ze Swansea, bo tego jeszcze nie wspomniałem, Tadic tej sytuacji nie wykorzystał. I do przerwy remisowaliśmy 0-0, ale po przerwie od razu Gallagher piłkę odzyskał. Genialnie tutaj minął Bartleya, ten musiał tutaj go faulować. I jako że był to już drugi taki faul Bartleya, to wyleciał on na początku drugiej połowy z tego meczu, więc z przewagą jednego zawodnika rozgrywaliśmy całą drugą połowę, no i to oczywiście tutaj starałem się wykorzystać. Minuta 52, bardzo aktywny Gallagher, bardzo udany debiut tego zawodnika, strzał, niestety dobra interwencja tutaj goalkeepera Swansea. Minuta 62, Dina odzyskuje piłkę, szuka tam napastnika, podaje takiego crossa do Gallaghera, ten piłkę zgrywa główką, piłkę przyjmuje Muriel, no i Muriel niesamowicie skuteczny, po prostu musiał to wykorzystać, tak też się właśnie stało, Kolumbijczyk zdobywa kolejną bramkę, no i od 62 minuty prowadziliśmy 1-0. Minuta 77, Waldemar Sobota pokazuje tutaj, że jest naprawdę szybkim napastnikiem, minął tutaj z wielką łatwością Amata, strzelił do środka, chciał uderzyć, ten ratował się ślizgiem, jest to oczywiście ewidentny faul, więc mamy rzut karny, żółta kartka, tutaj na szczęście dla Swansea tylko dla Amata, no ale my mamy 11, jeśli z 11 metra nie pomyli się Dusan Tadic, to podwyższymy na 2-0 i tak też właśnie się stało, Dusan Tadic pewnie i 2-0 staje się faktem. Minuta 84, duże zamieszanie tutaj przy lewej linii oczywiście, Dino ostatecznie piłkę tutaj odzyskuje, podaje do Mane, Mane tutaj zaraz poda do Waldemara Soboty, ten ładny skupturn minął tym skupternem właśnie tutaj jednego obrońcę, wszedł do środka, podał przed pole karne, tam był oczywiście Wanyama, ale niestety nasz defensywny pomocnik się tutaj pomylił i nie podwyższył na 3-0, ale co nie udało się w 86 minucie, udało się w 89. Wanyama podaje do Waldemara Soboty, a bardzo aktywny Polak w tym spotkaniu zdobywa w końcu swoją bramkę, podwyższając tymczasem również na 3-0, więc takim też wynikiem to spotkanie się zakończyło, 3-0. Ja was bardzo, ale to bardzo chciałbym przeprosić za ten taki chaotyczny komentarz, no wynika to z tego, że robię to wszystko tutaj, że tak powiem, na szybko, bo nie mam zbytnio dzisiaj czasu, ale i tak postanowiłem wam ten odcinek nagrać, więc mam nadzieję, że tak czy siak wam się podobał. Jeśli tak, to dajcie kciuka w górę, no i standardowo do zobaczenia w kolejnych moich materiałach. Mówi Goldzor, na razie.